Szkole Pielęgniarstwa wykładowca zrobił swoim studentom test. I wszystkich studentów zaskoczyło ostatnie pytanie, ponieważ brzmiało ono: jak ma na imię kobieta, która każdego dnia wyciera podłogi w naszej szkole? Studenci wiedzieli, o kogo chodzi, wiedzieli, jak ta kobieta wygląda, ale nie mieli pojęcia, jak ona ma na imię. I zanim test się skończył, któryś ze studentów zapytał: panie profesorze, czy to ostatnie pytanie będzie miało wpływ, a w zasadzie odpowiedź na to ostatnie pytanie będzie miała wpływ na ocenę z tego testu? Oczywiście, odpowiedział profesor. Dlatego, że w swoim życiu spotkacie wielu ludzi i musicie nauczyć się, że każdy z tych ludzi jest znaczący, jest ważny. Zasługuje na waszą uwagę, na waszą troskę, nawet chociażby na to, żeby powiedzieć mu cześć czy się do niego uśmiechnąć. Jezus opowiedział kiedyś swoim uczniom historię o pewnym właścicielu, o pewnym pasterzu, który miał 100 owiec, ale jedna mu się zgubiła. I zostawił 99 owiec, żeby pójść poszukać tej jednej zagubionej. I oczywiście pośród wielu wątków, o których ta historia opowiada, jeden z nich zwraca moją uwagę, dlatego że mówi o tym, jak bardzo ważna jest jednostka w oczach Boga. On troszczy się o wszystkich, o każdego pojedynczego człowieka. Każdy jeden człowiek ma dla niego znaczenie, każdy jeden człowiek jest dla niego ważny. A czy dla ciebie każdy człowiek, którego spotykasz, też jest ważny? Na przykład, jak ma na imię twój śmieciarz?